Elo, elo, siemantero, ja jestem DJ Mamuna, witam was w kolejnym odcinku z naszej wspaniałej gry, jaką jest Minecraft 1.20.54. Tak jak widzicie, raz sobie zmieniłam trochę na takie, nie wiem czy ładne, czy nie, ale przynajmniej trochę inaczej ta gra wygląda teraz. W sensie może... O, przepraszam. Chyba, że ja to wyłączę. Poczekajcie. To się tu ustawiało. Dobra, niech zostanie taki, jaki jest. Przynajmniej te wyglądają prawie normalnie, ale nie. Dobra, jakoś będę musiała patrzeć, jak to się tu wyłącza. Się nie podoba. Poczekajcie, zrobimy przerwę. Dobra, zrobiłam to. Zdezaktywowałam tamtą, bo mi się nie podobała. Ohydna, powiem szczerze, dla mnie. A, to nie ten! Kurde! Przepraszam, to był zapis prywatny. To jest mój. Bo tamten to był prywatny zapis, na którym sobie gram sama. W końcu deszcz! Ale nie ma dźwięku deszczu. Pójdę w tą jaskinię jeszcze, ale nic nie ma. Jakby żywej duszy. Już kurde, mam tylko 9 żarcia. Tu chyba coś jest. Przygoda wzywa! A następny odcinek będzie na innym Minecrafcie. Takim, który poleciła mi jedna pewna znajoma. Chciałam zagrać na jednej platformie. Jest to Minecraft z trochę starszą edycją. Więc taka niespodzianka nas zaszczyci i nas zawita na tym kanale. Bo to będzie 1.20, czyli jeszcze stare menu, stary ten zasób patch, tekstur pack,
że można samemu władować teksturpaki. Oj! I chyba wpadłam w pułapkę. Dobra, wpiszemy moją ulubioną komendę. No, przespaliśmy cały dzień, w sensie całą nockę. O, stanęłam na tym. I co my tu mamy? Można wsadzić ziemię. Łopata chyba nie będzie potrzebna. Trochę bruku mamy. I łóżko, ale łóżko to może być jak na przykład byśmy się jeszcze zgubili. A ja idę piec. Niestety na takim biomie mnie wyrzucił, że nie ma żadnego żarcia. Kurde, tu bym musiała mieć jakieś echo, nie? Aż chętnie by się chciało wziąć podkę na oddychanie pod wodą i nurkować w tamtych. Ej, możemy tak zrobić. Wystarczy, że u mnie wpiszemy kreatywny. W sensie tu nie można komendy wpisać, ale wiem jak tą komendę załączyć. Pokazywałam już w dwóch poprzednich odcinkach. O. Rzucimy sobie też. Weźmiemy łódź. O. I podwodna przygoda nas czeka. Tu jeszcze dołożymy.
Przynajmniej możemy trochę zapełnić wodą. Coś tutaj wcisnęło mnie, tak? Zawsze wiem, że tutaj najlepsze są jaskinie. O! Właśnie takie jak te. Ale tu głęboko. Prawie nic nie widzę.
coś. Dobra. Damy radę dopłynąć do brzegu? O, spróbujmy zebrać wodorosty, czy się uda. Da się. Mogą być dobre jako pożywienie. Da radę. Dopłyniemy. Spokojnie. Ale szybko. Zrobimy mały skok wiary. Bo już widzę, że z tej wyspy myślę, że się da. Inny ma dźwięk już trawa. O kurde, bo jedzenie, szybko! Dawaj mi to pieczone mięcho. Dobra, jak tu są te, to już wiadomo, że będzie blisko. To musi być taki kanion. I to chyba najlepiej w głębi lasu. Ha! Jestem w domu.
No i można przespać i zaraz zobaczymy, ile mamy czasu nagrania. No, jeszcze troszeczkę. Jak tam kunczaczek? A rzućmy sobie te potki i uzbierajmy poziom. Myślę, że z dobrej wysokości będę strzelać. No faktycznie, nabiłam sobie 21. Ale myślę, że chyba nic nie będę już tutaj robić. Jedynie najwyżej posadzać te dalsze nasiona. Bo w następnym odcinku to można zebrać. A nie! W następnym odcinku to ja coś innego. Ja was zabieram w innego Minecrafta. To zostawimy na za 2 tygodnie. Więc standardowo. Tak jak się umawiamy. A dzisiaj zapraszam was na Sonika, Twitch/SonikaMonika, ponieważ iż będzie streamek za wczoraj, ponieważ wczoraj mi się niezbyt chciało. Także dzisiaj nadrabiamy zaległości i prawdopodobnie dzisiaj też będzie Minecraft, więc na tym Minecrafcie można zebrać te wodorosty. I ja tymczasem się żegnam w przygodzie Alwina w Minecrafcie i do zobaczenia, a myślę, że może jak nagramy te odcinki, może będzie nawet 8 odcinków tej serii, to nagramy drugą serię. Czekajcie na drugą serię, będzie was zarąbiście. Także ja wam w drugiej serii pokażę, jak budowałam na prywatnym serwerze domek. Także nie przedłużając, dziękuję wam bardzo serdecznie. Dzisiaj odcineczek krótki, bo dosyć wcześniej też go nagrywam. Także dziękuję wam jeszcze raz z całego serca. Cieszę się, że jesteście ze mną. O, nasionko. Także naprawdę jestem wdzięczna i dumna, że mogę dla was nagrywać, mogę dla was rozmawiać z wami i grać. I nie robię tego dla zarobku, tylko z pasji. Także dziękuję serdecznie i jeszcze raz, już trzeci raz mówię, dziękuję serdecznie, nawet czwarty. Do zobaczenia, cześć.